Moi drodzy, jesteśmy w pokoju. Dwa łoża. No widok może trochę nie aż za super, ale... No ale może być. I zobaczcie kawek, a to jest łazienka. I kto tam jest? Tak. To jest dosyć ciekawe, że widać, co jest w drugim pomieszczeniu. Nie, ale w to nie wierzę. No to jest dla mnie hit. To jest hit. I zgadnijcie, kto się tutaj dziś położy? Ja i Danka pewnie. Razem. Zobaczcie. Ala się ukrywa. Cześć moi drodzy, ja jestem pierwszy dzień w Chinach i jestem zaskoczony pogodą, bo jest zimno. Naprawdę jest mi zimno, ale ogólnie jest spoko. Trochę nie wierzę, że tutaj jestem, bo to wszystko było na takich wariackich papierach, także trzymajcie kciuki za pierwszy dzień i oby było trochę cieplej. W ogóle zobaczcie, idziemy sobie takim deptakiem. Tak, przyszliśmy stamtąd. Dokładnie stamtąd przyszliśmy, tam daleko. I teraz zobaczcie, tak sobie idziemy, idziemy. A tu nagle samochody jeżdżą. Patrzcie, jesteśmy na środku, no, takiej konkretnej ulicy. Widzicie to, co ja? Tak. Tu się jeździ. O Jezus, o nie, to nie tak. Czekajcie. A ja wyglądam tak, bo umieram z zimna. Nie wiem, czy mnie słychać. Jak coś, to napiszę wam jakieś tam na dole literki. Takie chińskie krzaczki chyba napiszesz. Teraz zobaczcie, kto tutaj kupował ciuszki. Poznajecie pana? Sztos. Zobaczcie, a to jest też z jedwabiu. Rozumiecie to? Niesamowite, piękne. O, zobaczcie, co szuka. To nie dla mnie. Jasne. Lubisz takie klimaty. To nie dla mnie. Na AliExpress chciałeś zamówić, co zobaczyłeś na żywo, nie? Dawaj, bierz do przymierzalni. No, tak. Ja ci podam. Proszę. Powieść panu? To jest trochę w restauracji gejdanki. Tak. Patrzcie to! Bandolandia! Bandolandia! Ej, zobaczcie to! Czy ona nie jest piękna? Taka lady mała. To jest moja lady. Hej! No ja? Nie odlać!
Zobaczcie, takie włosy długie można zapuszczać i piękne. A nie jakieś cienizny. Dobrze, moi drodzy. Idziemy milion takich schodów do góry. Już nie mam siły, jak zwykle. I słyszycie, jak sapie, jak stara... Nie powiem co. Jezu, nie mam siły. Ta idzie jak szalona chodakowska. A ja nie mam... Jezus, nie mam siły, powiem wam szczerze. Ale jesteśmy już dosyć wysoko. O Jezus. Dobra, moi drodzy. 5 godzin później. I dotarliśmy. Tak. Widoki są piękne. Ale... Wyzionąłem ducha. Mój lektor przemówił. Jezu, czy tylko ja tutaj sapię? Chyba tak. Uwierzcie mi, że bardzo trudno znaleźć tutaj miejsce, gdzie nie ma ani jednego człowieka, ale kto jak nie my, nam się udaje. No akurat teraz jesteśmy w miejscu, gdzie tych ludzi jest mnóstwo, ale jest bardzo ładnie. Dana! To były dane. Dzikie dane. W ogóle, moi drodzy, pamiętacie, że jestem uzależniony od Coca-Coli Zero. I dzisiaj dowiedziałem się, dzisiaj, znaczy wy to oglądacie pewnie później, ale w moim dzisiaj dowiedziałem się, że kola po chińsku to jest... Kula! 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 Zero! Tam jest E na końcu. Cześć, moi drodzy, to kolejny dzień w Chinach. Dzisiaj idziemy oglądać kolejne rzeczy, kolejne miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba wchodzić pod nie wiadomo jakie wielkie góry, bo jak wiecie, moja kondycja pozostawia wiele do życzenia. I to, że mam kawałki sztucznych różnych rzeczy w nodze, też nie ułatwia sprawy. No ale staram się nie narzekać, mimo że to uwielbiam. To, moi drodzy, jest herbata. Więc byliśmy na degustacji herbat różnych, jaśminowych, Ricci herbata. Ona liczy. I powiem wam, że nawet. Smakowała mi taka kapciowa. Nie, fuj, ale naprawdę, ta jedna herbata w ogóle, no był zapach takiego kapcia, dosłownie był zapach kapcia. Więc tak, naprawdę takie, wiecie, jak czasami macie takie swoje ulubione kapcie, znaczy nie wiem, może wy nie macie, ale czasami są takie ulubione kapcie, które macie, wiecie, milion lat i one tak walą. No wiecie, o czym na pewno mówię, albo nie wiecie, no nieważne. No ale właśnie zapach tej herbaty to był taki stary kapeć, taki wiecie, taki zgnieciony od gir, taki kapeć, i, no, było obrzydliwe i w smaku, nie powiem, że smakowała jak kapeć, bo nie wiem, jak smakuje kapeć, ale było to takie trochę Najlepiej smakowała mi, znaczy nie smakowała mi, ale uczucie po herbacie miałem najlepsze uczucie po herbacie jaśminowej. Nie, po jakiej? Po rzęszeniu. Bo, znaczy owocowa to wiadomo, ale po rzęszeniu, słuchajcie, jak piłem tę herbatę rzęszeniową, to chwilę później miałem, jak oddychałem, takie słodkie coś w gardle i to było fajne uczucie. No ale oczywiście jak smakował w trakcie picia, najbardziej smakowała mi herbata owocowa, a tak naprawdę to był taki kompot. Tak, to był taki kompot dosłownie. Kompot suszył jak na Wigilię. Kombo kompot. No. A teraz idziemy, nie wiem, coś idziemy zrobić dalej. Nie do końca wiem co, zobaczymy gdzie nas poniesie. Idziemy na jakiś teraz autobus, żeby przyjechać w dalsze miejsce. Zobaczcie, w Chinach mają takie miejsca spotkań, które wyglądają trochę jak przystanek autobusowy. Ale tak naprawdę to nie jest przystanek autobusowy, ponieważ zobaczcie, ulica jest tam i tam jeździ sobie wszystko, a to jest jakby, że tak powiem, plecami do tego
do ulicy. No a tutaj mamy już mieszkalne bloki. Więc tutaj sobie państwo chińskie może przyjść na posiadówki, na gry. Możecie przeczytać jakie gry. Pewnie jakieś pasjansy i inne różne rzeczy. Zobaczcie. Ale dowiedziałem się, że ten znak to jest człowiek. To jest człowiek. No, o, to jest coś po angielsku. To jest człowiek. I na razie tyle wiem. No, bo tak jeszcze patrzę, że jakiś znak poznałem. O, to oznacza jeden. A dwie takie kreski oznaczają dwa. A trzy takie kreski oznaczają trzy. Ale cztery kreski to już nie jest cztery. Cztery to jest jakoś inaczej. Ogólnie powiem wam, że mają tutaj naprawdę czysto. I szczerze moglibyśmy się czegoś od nich nauczyć, jeśli chodzi akurat tutaj o czystość na ulicach. No ale to różnie bywa, więc wiecie jak to jest. Ale na przykład jak byłem parę lat temu w Tajlandii, Kambodży i Wietnamie, no to już tak czysto nie było. Bo szczury wielkości kotów biegały wszędzie, śmieci były wszędzie, kubki były wszędzie, życzki były wszędzie. No i wiecie, więc... No, tak, Ala wczoraj widziała też życzki. Jeszcze po takim ciężkim jedzeniu, więc prawie też zrobiła życzki. Na świeżo. Na świeżo życzki prawie zrobiła. Na świeżo to widziała. Na świeżo to widziała. No, dobra, lecimy dalej. A propos Ciarosy, poznaliśmy tutaj też innych Polaków i jak się okazuje, nie wszystkie Polaki to cebulaki. Dzień dobry, nazywam się Cebulak Zik. Nie jestem cebulakiem. No nie, to prawda. Potwierdzam, bo wiecie, że ja cebulaków nie lubię. Jestem ja, Alina. Dzikadanka. Dzikadanka i ty Czara. Tak, właśnie. Czaro, Jaro, jo, jo, jo. Sabina myślała, że jestem Czarek na początku, a potem Jaro, jo, jo. Dobrze ci idzie nauka chińskiego, Chinese. Ni hao. Właśnie, wiecie, że cześć czy dzień dobry to jest ni hao, ni hao, ni hao. Co jest? To jest Godzilla. Kochani, jak wiecie, jeśli oglądaliście moje filmy o alienach, no jestem fanem obcego. Słuchajcie, Ala sobie idzie i mówi, jest prawie obcy tam dalej. I patrzcie, co Ala wskazała. Godzilla to prawie obcy. Ala, co kupujesz? Nie wiem. Nie wiem, co to. Ej, a to?
To jest jakiś pudding, o! Ciarosy, kupię parę rzeczy i nagram wam film z tym, co to w ogóle jest. Znaczy widzę jabłko, ale tam niekoniecznie musi być jabłko. Więc zobaczymy. Będziemy jeść razem na wizji. Teraz, moi drodzy, nauczymy się troszkę pisać po chińsku. To jest szczęście, a to jest długowieczność. Oby długowieczność w zdrowiu, a nie w cierpieniu. Zobaczcie, czarodziejki z Księżyca i Arielka. Tylko nie ma Usagi. Chips. Takie suche chipsy, nie? No, Sawinka. No, nie to. Ogon na policzku. Mam ogon. To jest smaczne. I jak opiszecie to? Persone. Taka przekąska. Nie, naprawdę spoko. Do filmów sam raz. Ale czuć jakieś tam dziwne rzeczy, czy nie? Czy to nie, po prostu... Dziwne. Mam ogon, czy nie? Nie, już nie. Ale jakbyście opisały to jak popcorn, czy taki suchy w środku, czy co? Suche, żadnego nie czystego. I słone. Spoko. Ale generalnie wygląda okropnie. Cześć, Rosy, witam was w chińskich złotych tarasach. Można tutaj kupić Gucci'ego, można kupić tutaj Louis Vuitton, można tutaj kupić Versace, można tutaj kupić Tom Forda i wszystko, o czym sobie zamarzycie. Także serdecznie polecam. Ala w swoim świecie. Radzę sobie świetnie, przecież wiesz, jak złamana w głębi jestem tam. Dnie. Został twój ślad. Coś tam była. Udaje, że nie znam tekstu, a tak naprawdę to ma w jednym paluszku. Nastydziłem się. Nie, ja wczoraj miałam swój pokaz. No dawaj, bo wstawię tam, jak wolisz. Nie powiem tekstu. Odna. No, znaczy. Taki skromny. Zielony, tak. Zobaczcie, utknęliśmy na środku ulicy. Gdzie jest ta ulica? Gdzie? Zrobię wam zdjęcie, moje drogie czarosy. Uśmiechnijcie się wszyscy. Ala, ty też. Zrobione. Zobaczcie, ile wiary. Okay? A tu, moi drodzy, najdroższa restauracja w Pekinie. I żeby w ogóle tu zjeść, żeby coś w ogóle wejść tam i móc jeść, trzeba zapłacić około 60 tysięcy złotych. Rozumiecie to? W ogóle jesteśmy w miejscu, które mega przypomina mi Mąciaka w Sopocie. Bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest Mąciak, chociaż wątpię, ale
wolę wyjaśnić, żeby potem nie było niedomówień. No i naprawdę czuję się tutaj jak w Sopocie, jeszcze świeci słońce, jest ciepło. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo przecież praktycznie większość swojego życia mieszkałem w Trójmieście. Skręcamy, proszę państwa, teraz na zachód. Jak Makłowicz znowu. Nie będziemy zachód. Gdzie jest, lewej prawej. Moi drodzy, jesteśmy w Pizzy Hut, bo jednak Ali do końca też żarcie jakoś nie do końca podchodzi. No jesteśmy zadowoleni i w ogóle powiem wam szczerze, że pierwszy raz jestem w Pizzy Hut, że nie ma praktycznie ludzi. Czy widzicie to? Będziemy na jedzeni? No to wiem. Moi drodzy, właśnie będę jadł lody z czerwonej fasoli. No i tak sobie jem i myślę, że mam kawałki czekolady, a to się okazuje, że to jest fasola, ale powiem wam, że naprawdę dobre. Moi drodzy, to jest totalnie opuszczone miasto. Przyszliśmy do tego nocnego miasta na nie wiadomo jak wyczynowe sesje zdjęciowe, ale gdy zgasną światła, zniknie magia. No właśnie, i magia zniknęła, czy może jeszcze do końca nie zniknęła, bo na żywo widać tą magię. Ale nie widać jej na zdjęciach. No chyba, że jeszcze nie jestem tak professional photographer Marcin Tyszka. No i nie umiem takich zdjęć robić, no ale raczej trochę już umiem. No ale Tu nie umiem. Nie no, powiem wam, że tutaj były takie fajne światełka małe, takie. O, bo zobaczcie. Teraz jest tylko to. U góry wiszą takie różne liany, które się ogólnie mega świecą na różne kolory i bla bla. Teraz tego nie ma, a tak to było jakiekolwiek oświetlenie. No teraz bez tego oświetlenia no ciężko cokolwiek zrobić. Na przykład zobaczcie, tutaj wiewiórki Alvin. Znaczy to nie jest Chippy Dale. Znaczy Ala by chciała Chippy Dale, czy jak to się nazywa, wiecie. Chippy Dale, czy Chippy co? Chippy Dale, nie wiem, jakoś tak. No to są kolesie, może kojarzycie, którzy tańczą na golasa. No ej, nie każdy wie, coś Chippy Dale. Pierwszy słyszę. No, strip teaser. No. I Ala marzy. To ci przeszło przez gardło. Ala marzy. Mam taki na co dzień tu. Dobra, Stefan przyjechał i będziemy zaraz jechać. A tam jest Stefan 2, nie, to pewnie jakiś Gregor. Stefan tu stoi i czeka na moją komendę. Dobra, moi drodzy, idziemy tam. Jest zamoczony obiektyw. Krople. Dobra, moi drodzy, chińska przygoda się kończy. My wracamy do Polandii z Cebulandii, ale nie na długo, bo już niedługo, czyli tak naprawdę bardzo niedługo, kolejny kierunek. Albo w zasadzie zależy od kiedy to oglądacie, już jesteśmy, albo jestem w kolejnym kierunku. Także watch this. Watch me. Trzymajcie się, hej.